uroczystość wpisano w naszą społeczność w bardzo wyjątkowym czasie. Po wymiarze liturgii jest to czas wielkanocny, czas nadziei, czas pewności, że droga, którą Pan Bóg ofiaruje, jest dobrą drogą, prowadzącą do dobrego, wiecznego, szczęśliwego celu. Ale jednocześnie, i to na pewno też przypomina nowy patron naszej szkoły, Ignacy Jan Paderewski, jesteśmy w wymiarze naszej ojczyzny w tych dniach, kiedy przeżywamy, czy przygotowujemy się już do pełnego przeżywania setnej rocznicy odzyskania niepodległości i uświadamiamy sobie, jakimi drogami podążały poprzednie pokolenia i jaka jest nasza odpowiedzialność za aktualne drogi naszej ojczyzny, wpisanej chociażby w naszą małą ojczyznę tutaj w Zagościńcu. Kiedy wspominamy ostatnie rocznice odzyskania niepodległości i uświadamiamy sobie, że jesteśmy przy ulicy Stulecia, której nazwa już trwa od wielu, wielu lat, to też tym bardziej to nam uświadamia, że tutaj, na tej ziemi, ludzie tutaj mieszkający, przeżywający swoją wiarę, swoje życie, swoje miejsce w ojczyźnie, podchodzili do tego z wielką troską i z wielką odpowiedzialnością, a my chcemy dzisiaj w taki sposób podejść do tego, co nam zostało zawierzone. Ewangelia przywołuje ten bardzo wyjątkowy moment tej rozmowy Jezusa z uczniami, szczególnie z Tomaszem, podczas ostatniej wieczerzy. I to sławetne, jakże wymowne stwierdzenie Pana Jezusa, który mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem, kiedy daje odpowiedź Tomaszowi na pytanie, dokąd on idzie, mówiąc inaczej, jaka jest jego droga. I uświadamiamy sobie, że w tych trzech określeniach droga, prawda i życie zawiera się to niesamowite doświadczenie każdego z nas. Że chcemy mieć jasność i pewność i bezpieczeństwo, że nie jesteśmy sami w tym, co przeżywamy, co jest może małym krokiem, ale na drodze naszego życia. Że na tej drodze, w tym, co przeżywamy, mamy jasność, co jest dobre, co jest ważne, co naprawdę warte jest naszej troski, naszego poświęcenia i naszego oddania. Ale ostatecznie rzecz biorąc, że to wszystko buduje i tworzy życie człowieka, i to doczesne, ale i to wieczne, to, które się nie kończy. Bo kiedy tutaj Pan Marek witał mnie i uświadamiałem sobie, nowa szkoła, cieszymy się, bardzo dobrze. Ale jest moim kolegą dlaczego? Dlatego, że tutaj była tylko mała szkoła za naszych czasów szkolnych. I dzieci z Zagościńca chodziły do Duczek i mieliśmy okazję się spotkać. Mieliśmy okazję tam razem przeżywać różne sprawy. Mieliśmy okazję tam być, również przy parafii, która była wspólna. Nie mam nic przeciwko temu, że jest teraz i w Zagościńcu. Bo to tylko pokazuje właśnie to, że pojawiają się nowe etapy, pojawiają się nowe szanse, pojawiają się nowe więzi, bo droga będzie ciągle ta sama. To, co będzie nadawało sens, będzie ciągle to samo, bo życie człowieka i to, które tutaj, w doczesnej rzeczywistości, daje mu radość, pokój, szczęście i to, co jest pisane w nas jako wieczność, będzie ciągle to samo. Bo jest od Boga. Dzisiaj przyjeżdżając tutaj, nawiedziłem wcześniej cmentarz. Myślę, że dla wielu oczywistych powodów, aby nawiedzić grób mojej mamy. Ale również biorąc pod uwagę nie tylko dzisiejszą uroczystość, ale moje pragnienie serca, stanąłem przy grobach moich kolegów i koleżanki z klasy, ze szkoły podstawowej, którzy już tam się znajdują.
I ta rzeczywistość, o której tutaj mówimy, droga, prawda i życie, ona jest wpisana również i w takie doświadczenie. Doświadczenie tych, z którymi żeśmy razem szli i na swój sposób idziemy dalej razem. Bo to, co jest ważne i istotne, chociaż może w wymiarze ziemskim przeżywane już bez nich, ale w wymiarze wiecznym, ciągle potwierdzającym to sam, tę samą wartość życia, to jest ciągle w nas pisane. I w taki sposób również, jeżeli spojrzymy na tę uroczystość i postać nowego patrona naszej szkoły, po prostu patrona szkoły, bo przecież nie było starego, to uświadamiamy sobie, że to, co przeżywamy dzisiaj, to, co otrzymaliśmy od najbliższych, to, co jest przecież pisane również w to doświadczenie drogi, prawdy i życia w szkole, oto stają przy nas i stawali nasi nauczyciele, nasi wychowawcy, nasi dyrektorzy. Oto ci, którzy mówili, ja cię poprowadzę. Nasi rodzice im zawierzyli nas. Nie tylko wtedy, kiedy wchodziliśmy z nimi do klas lekcyjnych, ale i wtedy, kiedy rzeczywiście wychodziliśmy jakąś drogę razem z nimi, żeśmy przebywali poza. Dlaczego? Dlatego, że była wspólnota patrzenia i przeżywania życia tych wartości, które były takie same. Tych, które wspólnie były odkrywane, były szanowane, były chronione w tych, którzy się dopiero uczyli je rozpoznawać, uczyli się je szanować, uczyli się wziąć za nie odpowiedzialność. I to jest też w jakiś sposób dzisiaj wyrażone w tym pierwszym czytaniu, kiedy święty Paweł w czasie swojej wyprawy misyjnej w Antiochii Pizydyjskiej ostatecznie rzecz biorąc mówi do tam zgromadzonych właśnie tę prawdę. Oto wasze życie, wasze doświadczenie, waszą wiarę jest wpisane tak wiele historii, tak wiele dzieł. Oto dzisiaj niesiecie tyle pragnień. Ale zobaczcie, że one wszystkie się ostatecznie rzecz biorąc wypełniają w Jezusie Chrystusie. To jest słowo świętego Pawła z dzisiejszego czytania. Jemu warto zaufać. My mu żeśmy zaufali. On nadaje ten niesamowity, wieczny sens naszej historii, naszej teraźniejszości, temu wszystkiemu, co sprawia, że dzisiaj dla nas, chociażby 27 kwietnia 2018 roku, w rocznicę kanonizacji Jana Pawła II, chcemy przeżywać tutaj, w naszej społeczności. To jest oczywiście, biorąc pod uwagę, że gromadzimy się, aby modlić w intencji społeczności szkoły, wielka nasza nadzieja i nasza gorąca modlitwa, żeby te wartości, te starania, ta jedność, ta odpowiedzialność była wpisana w to ogromne dzieło, które skupia się w szkole, ale przecież nie tylko w niej się realizuje. I tutaj na zakończenie, odwołując się do naszego patrona, który jak został wybrany, to jest dobrze poznany. Na pewno dla młodych ludzi uświadamia nam chociażby te dwie podstawowe rzeczywistości. Po pierwsze, człowiek o ogromnym talencie, ale talencie, który popierał ogromnie ofiarną pracę. To i ludzie wspominają, ile to on godzin ćwiczył. Widzę kiwającego, nie będziemy wymieniać ile, bo może żeśmy różne źródła czytali, ale dużo. I to jest niesamowita szansa i niesamowita nadzieja dla dzieci, ale i odpowiedzialność dla rodziców i nauczycieli, aby zmobilizować, aby nauczyć, aby podtrzymać w tych wszystkich pragnieniach, aby każde dziecko potrafiło te dary, te szanse, te talenty jak najlepiej wykorzystać, te ludzkie. A skoro jesteśmy w świątyni, to nie mamy żadnej wątpliwości, że również i te duchowe, te wieczne, te, które sprawią, że będą nie tylko dobrymi ludźmi, ale będą ludźmi, którzy będą nieśli łaskę Boga.
drugiej strony patron Ignacy Jan Paderewski przy tym całym swoim ogromnym doświadczeniu, talencie i sławie muzycznej jednocześnie jest niesamowitym świadkiem umiłowania i troski o dobro ojczyzny na tak wielu płaszczyznach. I przez te wielkie jego funkcje jako prezesa Rady Ministrów, jako ministra spraw zagranicznych, później, kiedy przyszła okupacja, jako przewodniczącego Rady Narodowej na uchodźstwie, a więc swoistego parlamentu w czasie okupacji, ale i wtedy, kiedy był przedstawicielem na konferencję, która kończyła I wojnę światową i potwierdzała, że niepodległa Polska może żyć, konferencję Wersalu i wiele, wiele innych miejsc i momentów, których niesamowitym symbolem jest ten fakt, że kiedyś, mając dać koncert, nie zaczął go, dopóki nie została wniesiona polska flaga. Prosty gest. Wydawałoby się dla kogoś, kto nie czuje sprawy, ale jednocześnie tak niesamowicie mocno wpisany w niego i niesamowicie mocno przypominający, że skoro jeden człowiek potrafi nieść taką troskę, to do czego potrafią doprowadzić ludzie, którzy są we wspólnocie przeżywający takie oddanie i takie poświęcenie. I o to się dzisiaj modlimy, aby młodzież, dzieci pięknie, jak to Ewangelia mówi o Panu Jezusie, wzrastając w łasce u Boga i u ludzi, się rozwijała i kształtowała, aby patron Ignacy Jan Paderewski był ciągle wielkim świadkiem i wielką zachętą do tego, żeby rozwijać wszystkie talenty, żeby nie cofać się przed wytrwałością i pracowitością i aby w tym wszystkim nigdy nie zamykać się tylko dla siebie i w sobie, ale potrafić dostrzec innych i z oddaniem z innymi troszczyć się o dobro wspólne. Amen.